Właśnie dojeżdżamy do Dubrownika. Zostało nam dosłownie kilka minut, a oto Dubrownik mamy na wyciągnięcie ręki. Dotrzeć do tego niezwykłego miasta można przeróżnymi środkami transportu. My przyjechaliśmy samochodem, ale można także przylecieć samolotem lub przypłynąć statkiem. Dubrovnik to niewielkie, aczkolwiek niezwykle urokliwe chorwackie miasto, położone w Dalmacji nad Morzem Adriatyckim. Dubrovnik został założony 1300 lat temu przez greckich uciekinierów z wyspy Epidaurus. W średniowieczu odgrywał ogromną rolę w handlu morskim, konkurując z samą Wenecją. Posiadał status miasta państwa, podobnie zresztą jak nasz polski Gdańsk. Miasto pozostało niepodległą republiką kupców i żeglarzy aż do inwazji Napoleona w roku 1806. Obecnie Dubrovnik jest potężnym ośrodkiem turystycznym. Rokrocznie odwiedzają go tłumy turystów z całego świata. Zewsząd słychać mowy w przeróżnych językach, co chwilę błyskają flesze aparatów fotograficznych, by uwiecznić cudowną zabudowę tego niezwykłego miasta. Stary Grad, znakomicie zachowane Stare Miasto, zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Znakomicie zachowane w całości mury miejskie odgradzają miasto od ruchu kołowego w Zatoce. Zostały zbudowane pomiędzy XIII a XVI wiekiem. Zachowały się prawie w idealnym stanie. Z pewnością są najpiękniejszymi murami tego typu na całym świecie. Stanowią także, oprócz licznych zabytków, niewątpliwie wizytówkę i dumę Dubrovnika. Kamienne mury otaczające całe miasto mają ponad 2 km długości i są wysokie na 25 metrów. W murach znajdują się dwie okrągłe wieże, 14 kwadratowych, dwie fortyfikacje w rogach i wielka forteca. Na starówkę weszliśmy przez bramę Pila. Mijamy rzeźbę świętego Błażeja, patrona miasta i wchodzimy na główną ulicę Stradun, deptak o długości około 300 metrów. Mijamy kościół Zbawiciela i dochodzimy do wielkiej fontanny Onofrio z 1438 roku. W gorący dzień można ugasić pragnienie tryskającą z niej wodą i lekko się schłodzić. Fontanna wykorzystywana była jako część dubrownickiego systemu wodociągowego. Miasto zostało mocno zniszczone pod koniec 1991 roku. Na wielu starych budynkach z kamienia widoczne są ślady po kulach. Przypominają one o ostrzeliwaniu miasta w czasie trwającego 8 miesięcy oblężenia przez Armię Federalną od października 1991 roku do maja 1992 roku. Niezwykle brutalny atak na miasto, uznany za zabytek Światowego Dziedzictwa Kultury przez UNESCO, z pewnością stanowi jedno z najbardziej mrocznych wydarzeń tej wojny. Większość zniszczeń w Dubrovniku zdołano naprawić. Eksperci z UNESCO zwracali uwagę, by zabytkowe budynki odbudowano, wykorzystując tradycyjne techniki i kamień z pobliskiej wyspy Korczuli.
wchodzimy do serbskiego kościoła prawosławnego, gdzie podziwiamy piękne ikony. Zatrzymuję się przy pomniku Iwana Gundulića, najsłynniejszego poety chorwackiego. Podziwiam płaskorzeźby przedstawiające sceny z utworu Osman, a wśród nich zakonnika błogosławiącego polskie wojsko, wyruszające na Chocim. Kolejny obraz przedstawia hetmana Jana Sobieskiego. Kalamar. Može visit ovako na stijenu, da? Kalbar. I ova isto može visit na stijenu. Da? Da, može visit i stajat. To są te ryby głowy, nie? Ryby głowa. I sve ručna robota. Docieram do jednego z najpiękniejszych budynków Dubrownika, gotyckiego pałacu rektorów z XV wieku, dawnej siedziby władz miasta, w którym obecnie mieści się muzeum. Można tu obejrzeć meble, malarstwo barakowe oraz wystawy historyczne. Według tradycji wybrany rektor nie mógł opuścić budynku bez pozwolenia senatu przez okres jednego miesiąca sprawowania urzędu. Stoję przed barokowym kościołem świętego Błażeja z początku XVIII wieku. We wnętrzu znajduje się pozłacany srebrny posąg świętego Błażeja, patrona miasta. Jest to jeden z największych skarbów Dubrownika. Docieram do Starego Portu, skąd rozpościera się wspaniały widok na mury otaczające miasto oraz morską zatokę. Chętni mogą wybrać się w rejs statkiem wycieczkowym dookoła Dubrownika. Spaceruję po wąskich, brukowanych uliczkach miasta, podziwiając wysokie domy, klasztory, kościoły, pałace, fontanny i muzea. Wszystkie budynki zostały zbudowane z takiego samego, jasnego kamienia, pokryte są czerwonymi dachami.
mieście znajduje się wiele kawiarni, restauracji oferujących turystom chorwackie smakołyki. Także poza murami Starego Gradu jest pięknie. Cudowne plaże z krystalicznie czystą wodą, bujna roślinność, a wszystko to w niezwykle soczystych barwach sprawia, że obrazy te wydają się nierealne, sztuczne, podretuszowane. Ale zaręczam, że są jak najbardziej prawdziwe. Taka właśnie jest Chorwacja, niezwykle urodziwa, bajecznie kolorowa i gościnna. To miasto faktycznie urzeka swoją nietuzinkową urodą. Każdy, kto choć raz je zobaczy, z pewnością przyzna, że słusznie zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Ja odwiedziłam je po raz drugi, ale wciąż odczuwam pewien niedosyt. Na pewno jeszcze kiedyś tu wrócę i znowu odkryję coś nowego i fascynującego, czego wcześniej być może nie zauważyłam. Nie o wszystkich zabytkach opowiedziałam, abyście sami mogli je odkryć i podziwiać.